Poustawiajmy jednostki jakoś lepiej. Darkstorm idzie może po tych troglodytów. Zobaczmy jeszcze może co jest wyżej, może coś tu jeszcze da się zebrać. Tak, zbieramy wszystkie armie, tutaj nie ma co wybrzydzać. A jest cmentarz, którego przeciwnik nie zajął. Tutaj coś było do zebrania, ja tego nie wziąłem. Nie zauważyłem. Mensor złapał trzech ludzi próbujących przekraść się przez bramę zamku, gdy inni spali. Mieli ze sobą informacje o naszych pozycjach, liczbie żołnierzy i prawdziwym celu wyprawy. Nie ma wątpliwości, że zamierzali zrobić na tym interes. Gdy spytałem Mensora, jak ich złapał, uśmiechnął się tylko i powiedział: obserwowałem ich przez cały czas. Wszystkich obserwuję, panie Tarnum. Trzej zdrajcy zostali natychmiast skazani na śmierć. Dobra, nie zaatakował nam Loinisa, czyli możemy sobie teraz użyć Caitlin, żeby się z nim rozprawić. Weźmy sobie, ulepszmy mnichów do kapłanów. Tutaj jeszcze jeden przyłazi, to niebieski. A ciekawe, niebieski tutaj się postanowił pojawić. No ale my chcemy tego Aislina załatwić. Tak po prostu zwycięstwo? No dobra, nie będę tego wybrzydzał. I masz mistrza logistyki, świetnie. Teraz się będziesz mogła daleko ruszyć. Czyli to był słaby bohater po prostu. Możesz nawet przejąć teraz ten staw z klejnotami. O, i mamy kolejne przejście tu odblokowane. O nie, luneta. Dobra, ty za chwilę. Ty tutaj sobie stój. Tyris sobie stoi. Ty odsłaniasz na mapę. O, jest coś do zebrania, tu świetnie. O, tu jest biały strażnik granicy. Waleska, no akurat zombiaki możemy nie kupować. Tutaj trzeba te budynki też odflagować mu, żeby sobie dodatkowych przyrostów nie robił. No a Tarnum? Zobaczmy bohaterów. Aha, to totalnie na prawo musimy iść, żeby ten zamek tutaj wyhaczyć. To jest ta kopalnia złota, ale najpierw zamek, poproszę. O, super, zamek nie ma tutaj wież. No dobra, może zmniejszymy sobie straty. Jest Tamika, Tamika jest słaba, a z Tamiką chyba walczyliśmy, uciekła wcześniej. 19 razy 13, no to... Lodowy pocisk wystarczy, 310. Ile to jest 19 razy 13? 190 i 57, 247. A, wystarczy. Tak, zawsze troszkę many zaoszczędzimy. Dobra, i ty chyba więcej już nie poczarujesz. Tak myślę. Więc sobie tych troglodytów jednak oszczędzimy. Dobra. Dobra, wszyscy czekamy. Fajnie. No i... A, możemy atakować. Karty Tarota, fajnie. Będziemy mieć szczęścia troszkę, chociaż. Oj, chciałem powiedzieć, że akurat się załapiemy na zregenerowanie many, ale nie można tutaj gildii magów budować. No ale w sumie można używać to miejsce do teleportacji, bo są wrota wymiarów. I może trochę pieniędzy też stąd będzie. I jest jeszcze jeden niebieski tutaj na dole. Akurat blisko naszego Darkstorna. Mam nadzieję, że go nie zaatakuje.
Ale za to pomarańczowy zajął tutaj wszystkie trzy miasta centralne. Będzie ciężko. Dobra, koniec tury. O, się za tą bramą pojawił. Sefinrof nas zaatakowała. No i skąd ty masz krzyżowców? Oszustko. Ja akurat Darkstornowi dawałem ten wózek z rudą. Myślałem, że to ma sens, a jednak nie miało. Tu jest ta kopalnia złota, też bym ją chciał przejąć. Dużo jest kopalni złota, jeszcze nie zajętych nawet. Ale chyba będziemy zmierzać w stronę tego przeciwnika. Żeby tutaj go wykończyć. Tak, Darkstorm, proszę wrócić do nas, bo ty masz tutaj artefakt. A może ciebie nawet ulepszymy trochę? Będziesz miał mądrość. Stój tu sobie. Wy też stoicie. O, mamy kolumnę oczu. Ale zrekrutowane już wszystkie rzeczy. Kolejna brama. Ciekawe, gdzie ci klucznicy. W ogóle tutaj łaził przeciwnik, ale mam nadzieję, że przez ten garnizon nie przelezie. Na razie. Tutaj mamy już zaliczone. Może Caitlyn poślemy tutaj. Chociaż z drugiej strony tutaj wyłaził wróg. Zaraz będzie w sumie nowy tydzień. Będzie można Loinisa tutaj wyposażyć w jednostki. Dobra, chociaż sobie staniemy tutaj bliżej. To tyle na razie. O, jeszcze na to miasto się zasadza. Mensorowi udało się wydostać nieco informacji od więźnia, który służył władcy demonów pod pomarańczową banderą. Okazuje się, że z tego poziomu podziemi nie można dostać się do jego cytadeli, za to on ma jednokierunkowy monolit przejścia, którym może przerzucić oddziały na ten poziom. Nigdy nie będziemy w stanie całkowicie go pokonać. No to jest to, o czym mówiłem. Ten pomarańczowy jest zablokowany dla nas. Ukryłem te informacje. Inaczej żołnierze mogliby myśleć, że nasza walka jest z góry skazana na klęskę. Moim najważniejszym celem jest teraz odnalezienie amuletu. O nie, Shakti wróciła. Shakti se tu wróciła. A ten nie powinien tutaj dotrzeć do nas od razu. Więc możemy tę obronę naszą troszkę sobie rozwinąć. O, jest ten przeciwnik, tylko... Czemu tak? On chyba może tu przejść przez ten ogród. A nie, nie może, dobra, nieważne. A, jest jeszcze portal, ciekawe. Portal, który prowadzi chyba tu, gdzie jest ten niebieski. Może uda się tego niebieskiego powstrzymać za chwilę. To się powinno udać. Jest akurat siódmy dzień. Tutaj trochę armii zostawił. To może uda się przejąć jego zamek. Dobra, bierzemy. Sprzedawca artefaktów by się przydał. Ale pieniądze by się na razie chyba bardziej przydały. O nie, otworzył sobie bramę tutaj.
Kolejny wieczór przy ognisku obozowym i o kilka piw za dużo wystarczyło, bym dał się wciągnąć w kolejną niepotrzebną rozmowę. Wiem, że było to nierozsądne z mojej strony, skoro stałem się ostatnio obiektem podejrzeń Mensora. Kto wyszkolił cię na rycerza, panie Tarnum? Zapytał Mensor. Trudno było znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jeśli wskazałbym na kogoś żyjącego lub takiego, który prowadził szkolenie jednego z obecnych, wyszedłbym na kłamcę. Ale po poprzednim, sądującym pytaniu Mensora przygotowałem się następne. Na szczęście odpowiedź na to akurat pytanie dokładnie przemyślałem. Jak to? Przecież rycerz Tandos oczywiście. Byłem zdruzgotany, gdy umarł. Był świetnym rycerzem i dobrze służył rajonowi Gryffindhartowi. Mój wybór był chytry. Rycerz Tandos był znany jako ekscentryk i odludek, ale był w łaskach u króla, gdyż niegdyś uratował Gryffindhartowi życie. Wiedziałem też, że nikt z mojej armii nie pobierał u niego nauk. Wznieśmy toast za rycerza Tandosa i jego szlachetne uczynki, krzyknąłem wznosząc kufel. Wszyscy krzyknęli jednocześnie za Tandosa. No proszę, jaki Tarnum jest przebiegły. Znowu. Już nieraz to udowodnił. Dobra, Caitlin. O nie, nie widzę tutaj tego zamku jeszcze. No tak mało zabrakło, a teraz sobie już stworzę armię. Ale jak się udają pokonać, to i tak będzie super. Czy coś mi to zagraża? Zobaczmy jeszcze raz jego turę. Tylko w tym zamku mi coś zagraża. Więc sobie weźmiemy całą armię. Sobie ulepszmy tych troglodytów. Ktoś jest ciekawy do rekrutacji? Jest Ingam i jest Orin. No to nie. Dobra, ale trzeba i tak nowych zbieraczy utworzyć. Albo wziąć może Loinisa tutaj przyszykować na podróż. Dobra. Fajnie by było tutaj pozajmować co nieco, bo ten pomarańczowy to jest zbyt silny. A, ty nic tu nie zrekrutujesz. Zobaczmy gildię złodziei. Czemu mam najlepszego bohatera jako Caitlin? A, bo ona ma największą armię. Siła armii największa jest fioletowego. Fioletowego jeszcze nie widzieliśmy. Fajnie, że ma smoki czarne. Każdy z nich, pomarańczowy i fioletowy. Bardzo mi się to podoba. Dochody mam najmniejsze. Nawet niebieski ma jeszcze większe dochody, mimo że ma tylko jeden zamek już. No ale pomarańczowy ogólnie wygrywa pod względem wielu rzeczy. Tyris, ty tutaj bierz to, co możesz. Weźmy trochę sobie pieniędzy, zróbmy, żeby coś tu pokupować. Te koszary były odwiedzone? Chyba nie. Ty tutaj nigdzie nie idziesz. Ty czekasz. A ty... Ty patrzysz, jak tutaj dojść do przeciwnika. A, tu dwa miasta jeszcze są niezajęte. Okej. Weźmy jednak tutaj kogoś wyrzućmy. 14-4, 12-4. No to większą armię sobie to weźmiemy. Ingam będzie na stracenie, więc... Okej. O, już fioletowego widać. No świetnie, nie chciałem cię zobaczyć. Wcale. No i tędy też nie przejdziemy. Gdzie zniknął ten pomarańczowy? Przecież on gdzieś tutaj szedł. Trochę na lewo. Weźmy może gildię magów. Jakieś lepsze zaklęcie dostaniesz. Masz błyskawice. Dobra.
Tak, fioletowy czai się na kolejny zamek. Mensor musi podejrzewać, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Nie winię go za jego paranoję. Chciałbym tylko, żeby nie była skierowana przeciw mnie. Co będzie, jeśli odkryje, że jestem Tarnumem, królem barbarzyńców? Dla tych ludzi jestem niczym koszmar. Wszystko, co o mnie wiedzą, to to, że byłem największą zmorą ich niedalekiej przeszłości. Ale fakt, że umarłem, musi zbijać Mensora z tropu. Coś podejrzewa, ale w końcu jak mógłbym być kimś, kto nie żyje? Mam nadzieję, że da spokój, nim zda sobie sprawę, że zmartwychwstanie nie jest tak niemożliwe, jak się powszechnie sądzi. A tutaj ten zamek to raczej nie jest do obrony. O nie, tutaj znowu jakiś silny. Loinis musi się cofnąć. No, tutaj, tak jak myślałem, armia się już rozwinęła. Anioły potracone. Ale bohatera chociaż tu nie ma. Poczekajmy, zobaczmy, jakie on ruchy zaplanował. No, tutaj w tym wypadku to by się magia wody przydała. Do uleczania tego archanioła, skoro mamy ich tak mało na razie. Dobra, atakujemy tych, żeby tutaj nam żadnych demonów dodatkowych nie tworzyli. Oj, mało załatwimy. To może ifryta. Oj, niepotrzebnie podszedłem. Teraz zaatakuje mi tych. Albo gryfę, no w sumie też nie pomyślałem. Dobra, idziemy naprzód. Dobra. No i sobie zaatakujemy was. Znowu możemy troszeczkę się uleczyć. Oni tylko 28 punktów życia mają, to może weźmiemy jednak Magogi. Zaatakujemy. Dobra. Dobra, zaatakujmy Cerbery. Jak to już jest ściągnięty kontratak, to weźmiemy sobie, tak zrobimy. Teraz weźmiemy. Teraz jeszcze uleczymy. I ifryty oberwą. Okej, udało się. O nie. Ale dużo kapłanów mamy, to w sumie wychodzi nam na plus. Duży plus. I nie straciliśmy żadnego archanioła. Teraz problem jest taki, że sobie zablokowałem archanioły. Świetnie, ale chwila, mogę wskrzesić kuszników. O, no wyszło lepiej o wiele. Mistrzowska mądrość, płatnerstwo. Dobra. Dobra, weźmy Tarnuma, żeby zobaczyć. O, zajął sobie tutaj zamek. Za dużo tych zamków jest na mapie. No trudno. Z tym też ciężko walczyć. O, ale tu jest zamek. Nasz zamek. Nieprawda, nie są tacy silni. Ma taktykę. To jest ta Shakti. Wstrętna. Myślę, że tutaj byśmy sobie od pokonania tych meduz zaczęli. Jest ich dużo.
Szkoda, że błyskawica na niej nie wystarczyła. Dobra. O, jeszcze ma fajne zaklęcia. Dość. Ile ich tu jest? 8. No dobra, weźmy tak. 3 meduzy załatwiły mi tego. Ochrona przed wodą. Jakieś głupie zaklęcie rzuca. Dobra. Teraz sobie weźmiemy błyskawice na pikinierów. Okej. O, balista, mogłeś już dokończyć tych... te meduzy. Dobra. No i miejmy nadzieję, że w tej turze już to się zakończy. No i co? Udało się. Mamy zamek, mamy nawet stajnię tutaj. A, nie dało się tego lepiej rozwinąć, ale jednostki można wszystkie tutaj mieć. I możemy mieć nawet gildię magów trzeciego poziomu i nawet czwartego poziomu. O, no to my sobie musimy tutaj te gildie magów kupić. I chyba jednego bohatera też stąd wyrzucić. Bo może zająć to na przykład kopalnię złota. Dobra, świetnie. Ty wracaj do zamku. Musisz się zregenerować. Tutaj pomarańczowy jest tuż nad nami. Tak, cały czas walczymy jakimiś ochłapami tutaj. Mamy za dużo zamków do obrony. No, a ty się miałeś schować. Tutaj jest w ogóle ktoś, kto zbiera jednostki? Jest, dobra. Już zacząłem wątpić. No a Darkstorm, czy on by mógł załatwić tego? Nie wiem. Caitlin, weź tutaj sobie usiądź. Jaką masz mądrość? Masz mistrzowską mądrość. Ale z drugiej strony, jak ktoś zajmie ten zamek, to też pozna zaklęcia lepsze. Jeszcze raz zobaczmy, czy przy Caitlin ktoś jest. Jest pomarańczowy. No, ale z drugiej strony, jakby teraz dojść do tego niebieskiego. Nawet tracąc ten zamek tutaj na rzecz fioletowego albo pomarańczowego, no to i tak dałoby się pokonać tego niebieskiego. Tylko jak wygląda ten zamek tutaj, wszyscy wykupieni. Dobra, ty tu siedzisz. Ty weź sobie zobacz, co tutaj jest. Okej, ty musisz tu... Za dużo tych bohaterów jest. Ale mamy czarnego klucznika. Na uniwersytecie mamy magię ziemi, taktykę. Ojej, to Caitlin i Loinis mogliby tu przyjść. Ale okej, ja zrobię zapis. A ty byś zdążył pójść i wrócić? O, zdążyłbyś. Okej, to możemy tak jeszcze zrobić.
No i zapomniałem o tym mieście. Nie, chwila. Tak nie będzie. Oj, zgubię, tyle rzeczy trzeba pamiętać. Tyle rzeczy naraz. Ja to nie mogę mu zostawić tej armii ogromnej. Nie bez walki przynajmniej. Znaczy... armii bardziej nie chcę mu zostawić, ale... Dobra, możemy jeszcze jakiegoś bohatera wziąć. No, nie wiem, Sania chyba będzie lepsza, mimo że ma sokoli wzrok. A, nie weźmiemy więcej bohaterów, bo już nie mamy miejsca. No tak. Jest tutaj zamek, chociaż tyle. Dobra, resztę retencji sobie przehandlujemy. Kryształy i siarkę też. Weźmy te magogi, nie chcę, żeby miał takich jednostek za dużo. No i teraz zależy wszystko od jego poziomu. Czy warto tu z nim walczyć, czy nie. Aha, i ciebie też chciałem wypuścić, przecież. Nawet to mi się zapomniało jeszcze. Aha, i tu w ogóle to... ten zamek jest po drugiej stronie jeziora. To Caitlyn by musiała się przejść. A, fioletowy jest na tej wyspie, na środku jeziora. Caitlyn by musiała przejść się przez ten teleport. I tutaj zająć. No, albo ujrzeć łodzi. Ale to nie chcę łodzi używać. Już lepiej iść tędy. No jeszcze raz. O! Ominął zamek. To nie jest widocznie aż taki silny. Za to ten podłazi nam z tej strony. Sefin Rof tylko podejdzie pod nasz zasięg, to ją tutaj stłamsimy. O, Galtran słaby znowu. Nagle słabi bohaterowie się tutaj poobjawiali. Dobra, czartów na pewno ci nie zostawiamy. Okej. Okay. Idziemy tutaj. Ale myślę, że jak ten niebieski faktycznie zostanie wyeliminowany, to będzie można już mówić coś o tym, że idzie po naszej myśli. No podejdź bliżej, podejdź troszkę bliżej i będziemy mogli ponegocjować, tak. Dobra, tombą się cofniemy. Ty czego tutaj uczysz magii ognia? Ty mógłbyś odzyskać kopalnię złota, chyba, chociaż nie chcesz, bo ona się cofnęła i nas zaatakowała. Dobra, jeśli on ma zyskiwać jakieś zamki, to niech zyskuje te wszystkie, których za wiele się zbudować nie da. Na przykład tutaj to sobie może. Tutaj nawet tej Rady Miasta nie będziemy budować. Loinis czeka. Ty czekasz. Ty możesz iść. Okej. Okay. No, tych kopalni złota chciałby się przejąć więcej. Ale przeciwnik nie pozwala. No, tutaj mamy zbrojnych. No i zobaczmy, jak tutaj się przeciwnicy rozkładają. Można by było pójść tutaj na prawo i zająć zamek pomarańczowego i fioletowego. Tutaj się czają na kolejne miasta. Ciekawe, czy pomarańczowy ma wyjście z tego swojego ukrytego zamku tylko w jednym miejscu, czy może wyjść w paru miejscach. Jak może wyjść tylko w jednym, to można tam się obwarować. No ale tu jest ten Galtran, on jest bardzo, bardzo słaby. Fajnie by było tutaj raczej
zostawić jakąś armię. Może 4 mieczników by wystarczyło. A my byśmy poszli jednak może na zamek przeciwnika. O, też jest słabo chroniony. W sensie nie ma wież. No, to znaczy ma jedną. Tak, trzeba doprecyzować. Jakieś zaklęcie widzę, że nam wpadło. Czy ja nie miałem kupić tej gildii magów 4. poziomu? Mówię, za dużo to jest rzeczy do pamiętania. Weźmy może, nie wiem, trzęsienie ziemi. Chciałem zniszczyć mury, ale nie wyszło. Ty mi tu nie strzelaj. Dostaniesz z balisty. Dobra, weźmy ich wszystkich, spowolnijmy. I potem sobie będziemy ich wystrzeliwać. No, proszę mi zniszczyć te wieże. Czemu się nie udaje ciągle? Mamy mistrzowską magię ziemi i... I to nic nie daje. No, te minotaury to są teraz u nas najsilniejsze. Dobra, teraz to już normalnie opłaca się bardziej te jednostki atakować. Co tu jeszcze zostało? O, nie zauważyłem was, ukryli się. No i przez te głupie demony pikinierów straciliśmy jeszcze. To jest kolejne słabe miasto. Dobrze wiedzieć. Okej. Dobra, kolejny ruch. To chyba był ten silny, on się ukrył przede mną przed chwilą. Często wymykam się sam, by pomyśleć. Tak, to ryzyko, ale ramię, w którym dzierżę miecz, zawiodło mnie tylko raz. Poza tym jestem nieśmiertelny. Tym razem nakryłem Mensora przemykającego między skałami, więc postanowiłem pójść za nim. Jednak sekretne spotkanie miał Mensor z rycerzem Erati, a nie demonem, jak zacząłem podejrzewać. Jaki mógł mieć więc powód, by wymykać się samotnie i po kryjomu? Nie rozpoznałem jego rozmówcy, ale podejrzewam, że należy do oddziałów królowej Alison. Korzystając z myśliwskich zdolności barbarzyńcy, zdołałem podsłuchać końcówkę ich rozmowy. Jesteś pewien? To był Mensor. Tak, powiedział ten drugi. Mój ojciec nigdy nie miał giermka imieniem Tarnum. Szkolił tylko 2 giermków w ciągu całego życia. Jednym z nich byłem ja, a drugim mój brat. A niech to, wpadłem. Rycerz musi być synem rycerza Tandosa. W pierwszym odruchu chciałem zabić ich obu i uciszyć na zawsze, ale nie mogę, gdyż mimo kłopotów, których mi przysporzą, są dobrymi ludźmi. No, to się porobiło.